Cześć, tu Matix, a to kolejny odcinek z Kotlika Noc Kruka na modzie The Returning. W tym odcinku zwiedzę sobie te rzeczy, które są tutaj. Tam jest jakiś duch, ale ja sobie jeszcze pójdę na boki. Są ukryte rzeczy, ale to są niestety kamienne strażniki paskudne. Pewnie jak wejdę... Też póki co to się nie rzucają, o dziwo. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca. Dobra. Broń jednoręczną, 3 życia, 3... To się fajne rzeczy, tylko że... O, nie rzuciły się na mnie. Super. Ja będę silniejszy. O, inaczej. Dobra. Odwrót. Ja będę miał lepszą broń obuchową, to wtedy tam wrócę. Mam nadzieję, że nie idą za mną. Okej. Udało się. A co by się stało, jakbym tam wrócił? Rzucą się na mnie? Tak. Nie, to nie ma sensu. W takim razie. To idę tam. Zrobię to samo. Ale nie, bo już nie będę mógł uciec w tamtą stronę. No, aż. Paskudny tutaj. Będę musiał uciec do tyłu. Prawdopodobnie. Albo tutaj. Prawda. Siły 3. Super stawiczki. Opłacało się. Ale teraz trzeba spieprzać. Dobra, najlepiej może tutaj będzie. Jednak uciec, tylko... I co teraz? Co? Mam dla was jakieś fajne zaklęcie może? Zobaczymy. Piorun kulisty, zobacz. Nie wchodzi. W grę. No myślę, że ja się wycofam. Papa. One może sobie odpuściły. Nie odpuściły. To co ja mam zrobić teraz? Chyba ich nie będę wykonywał teraz. Bo z łuku chyba też nie. Przegrom. Fajnie, że tego zabiło, ale tamtego nie. No grom by tutaj był dobry. Niestety. A już mnie zaczyna się denerwować. A święta strzała może? Nie działa. A, wypędzenie zła? Nie no, w sumie miał prawo działać. Duża burza ognista? To działa. Kto z tego jakich nie zabiło? Mam dużą i 5... I 4 małe, więc mogę sobie małe pożyć. Że tak mała im nic nie robi za bardzo. A ja bym teraz dużą walnął.
dłużej się nie opłaca. Ponieważ zadaje obrażenia tylko jednemu. Co no? Tylko co teraz? Ja się pytam. Mam mi wykańczać błyskawicą? Dobra, niech już tak będzie. Trudno. Trzeba się pozbyć trochę zaklęć. Seraf jest mi się przydał. I okej, mogę masz naruszać dalej. Już bez przeszkody w postaci kamiennych strażników. Opłacało się, bo tam była siły 3. Tabliczka. Dobra, więc mogę iść dalej. Co my tutaj mamy? Radames i Kwignie. To jakiś bandyta. Zręczności i bronią jednoręczną 1. To usłyszałam bronią jednoręczną. Oczywiście. Nie to jest. Łuczników, koszników, koszników. Magii. Bronią jednoręczną 1. Mam już 49 broni jednoręcznej. Już prawie 50%. Chwila! Adames. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Poprzedniego czy następnego? Powiernik zamknął ją za sobą. Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Tak. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Aodron! Wciąż słyszę uderzenia młota! Po drugiej stronie bramy! Od tak dawna! Miecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa. Zapomniałem to bardzo dawno temu. Spróbuj sobie przypomnieć. To było tak dawno temu. Co, pociągniesz za dobrą dźwignię? Czy mnie zabijesz? Chciałeś mnie zabić. Ej, ty! Jeśli masz dość siły. Aha, dobra. Mogę iść. O nie. Kamienne strażniki. Wiecie co, ja sobie wezmę jakby co grom i użyję na nich. Bo grom mam... O, to jest grom. No. Chyba, że się na mnie nie rzucam, to wtedy mam jakieś... Będzie jeden chyba, więc tam go jakoś pokonam inaczej. Manę bym sobie musiał zregenerować.
Nic nie ma się przy sobie. Tutaj są grzybki. Mięsko kopacza. Mikstury. Jakiś miecz. Miecz zardzewiały, krótki. Dobra. Czyżby tu już był kruk? Jest kruk. Sprawdzę tylko sobie, jakie mam zaklęcia. Mam tak, kulę ognia na czwórce, błyskawice na piątce. Wezmę sobie jeszcze bryłę lodu na szóstkę. I lodową lancę na siódemkę. Przy kruku. A tu nie ma nic poukrywanego? Możesz żałować, że kiedykolwiek urodziłeś. Hej, ty! Patrzcie, kto przyszedł! Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko! No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, do... Dobra. O kurde, co to było? Czyli jednak magia. I tylko magia. No okej, już po crashu. Tylko teraz trzeba jakoś pokonać kruka. No to nie jest tak, że ja teraz... Co? Nie mogę go? Wybryłem lodu? Jak to? To nie fair. O, co ja robię? Szkoda. Mogłem teraz... Teraz jakieś przyzywanie sobie kupić, by się przydało. Kula ognia coś mu robi? Nic. Więc... Trochę słabo. A błyskawica? To co on mi robi? Okej, skończyły mi się błyskawice. Jeszcze mam lodowe lance. Palanca nic mu nie robi, więc... Wkurzające twoje zaklęcia, wiesz? Jeszcze się spotkamy! No on to właśnie... Nie, sobie muszę dać trochę czasu. Muszę się lepiej przygotować do tego starcia. Zaklęcia lepsze, no ja nie wiem, czym ja go mogę pokonać. Może wypędzenie zła na niego zadziała. Działa, okej, to super. Muszę rzucić wszystko, co mam do boju. Co? Aha, dobra. Będę testował. Co mi się przyda? Na pewno mi się nie przyda kula ognia. I tak. Na początku rzucę mu wypędzenie zła, bo to jest dobre na niego. Święta strzała może też zadziała.
Sprawdzę. Okej, też działa, ale słabo. Niestety. Lepiej działa błyskawica. I może... piorun kulisty, zobaczymy. Bo błyskawica działa na niego. No, tyle ma zamiera. Piorun kulisty natomiast... mało. No i będą problemy. Czyli piorun kulisty odpuszczam. Co mi zostało? Wir może. A co zrobi wir? Wow. Dobry jest wir. Wystarczy, że użyję na niego wira, więc w takim razie. Na siódemce mam wir. Jo. Czyli my po niemiecku wir. Nie mogę teraz go atakować. Ej, ty! Porozmawiam z nim o tym wszystkim. Zaprzedałeś to? Dobra. Okej. A, tylko że zanim on to zaklęcie rzuci, muszę sobie dużo miejsca zrobić na to zaklęcie. Nie wiem, jakiego ja muszę. Może tutaj wystarczy. Szybko rzucaj to. Tutaj zaciągnąć, a potem podbiegnę jakby w drugą stronę. O to miałeś. O. I on wtedy będę miał może lepsze szanse jakieś. On jest tak blisko. No nie no. Muszę wymyślić lepszego. Gdzie mógłbym go zaciągnąć. I on tutaj sobie przybiegnie do mnie. Ja teraz... okej, może teraz się uda to rzucić wreszcie. Ale go nie ma. Czemu on nie wybiega stamtąd? Wraca sobie. No fokus się na niego. Załatwię się. Może teraz się uda? Co? Okej, działa. Jest. Jakiś pancerz zdobyłem, wow. I punkty nauki. Super. Udało się. Szpon Beliara. Nie będę go zakładał może. Zjem sobie kilka chlebów. I co, to po wszystkim będzie w takim razie. Albo spróbuję założyć szpon Beliara, tylko on jest słaby. Ja go sprzedam Atrasowi.
jakiś pancerz. Wow. Tylko żeby użyć ten pancerz, musiałbym mieć 1000 punktów życia. Niestety. Ale dobra, udało się. Coś się tutaj otworzy? A, tu jest przycisk. Tu jest ołtarz też. Kolejny. Kryształ. O co chodzi? I szczaw królewski. Ale ta runa to jaka jest? Bo jeszcze nie miałem żadnej runy. Przyzwanie kamiennego strażnika, ale by musiało mieć trzeci krąg. Niestety nie umiem. Dobra. Crash. Hej, po crashu. Jeszcze raz. W obozie bandytów. Powiem tylko Torusowi, co się stało. Udało mi się. Kruka już nie ma. To będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. Tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie? Spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich znajdziesz mnie. Może tak. Teraz, gdy Kruk jest martwy, musisz podjąć decyzję, czy jesteś w stanie przyjąć mnie w wasze szeregi. O, chłopcze, nigdy nie dasz mi spokoju. Dobrze, myślę, że zabiwszy Kruka, przeszedłeś swój wstępny egzamin. Proszę, weź ten pancerz, zasłużyłeś na niego. Na taką fajną... No nie. Po prostu super. Mam zbroję, której znowu nie mogę założyć. Ale mam dwie tablice siły 3. Więc wystarczy, że się nauczę tego języka i będę już mógł założyć. Tylko, że potrzebuję wbić level. A tobie coś mogę powiedzieć? Nie, jeszcze sobie właśnie pójdę sobie do tego kowara, bo może mam jakieś bryłki. Mam stare monety. Bryłek już nie mam, ale sprawdzę, może gdzieś się ukryły. Hej! Ale nie masz... Okej. Dobra, więc wracam do magów. Tak, im raport i zakończyć moją misję w Jarkendarze. Oczywiście ja tutaj jeszcze może trochę pobędę, pozwiedzam sobie tutaj wszystkie krainy i pochodzę do wszystkich miejsc, znaczy do tych wszystkich skarbów. Ale ogólnie główny cel zakończony, misja zakończona. Dobra, znowu u magów. To za to raz. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże.
My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myxir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Świątynia Adnosa, znalazłem ten dziwny kamień. Daj mi na niego spojrzeć. Bardzo ciekawy artefakt. Jest on bardzo podobny do kryształowej kuli używanej do aktywacji portalu, ale mi nawet do głowy nie przychodzi myśl, dla jakiego portalu stworzono dany artefakt. Dlatego może być użyty tylko raz. Najprawdopodobniej, ale jestem zainteresowany czymś innym, miejscem, w którym go znalazłeś. Jeśli znalazłeś ten artefakt w świątyni Adnosa, na pewno stanowił ogromną wartość dla tego, kto mieszkał tu wcześniej. Albo przeciwnie, ogromną groźbę, jeśli tak go dobrze ukryli. W każdym razie bądź bardzo ostrożny, jeśli rozumiesz, jak go używać. Następstwa mogą być nieobliczalne. Zabrałem szpon Beliara. Szpon Beliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Nie chcę używać do walki. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie przemyśl, co zrobić. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj, Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Jest jeszcze coś, co powinieneś wiedzieć. Nie przypuszczaj, że Mroczny Bóg zmusi szpon do podporządkowania się twojej woli tylko dlatego, że tego chcesz. Jeśli jego łaska wobec ciebie jest zbyt mała, to nawet nie wysłucha żadnych twoich modłów. Dlatego tylko zapewniwszy sobie przychylność Mrocznego Boga, będziesz w stanie podporządkować sobie tą broń. Rozumiem. Dobrze. Dam mu ten szpon. A gdzie on ucieka? Ej. I czemu ja nie mam moich broni założonych? To mi brakuje trochę siły, ale już niedługo może mi się uda założyć. Hej! Weź to. Weź szpon Beliara. Tak, kolejny poziom. Jak sobie życzysz, synu. Oddaj mi broń. Nie wyrządzi już nikomu krzywdy, gdy zatopię ją w morskich odmętach. Na jej straży stać będzie mądrość Adnosa. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się te stare mówiłeś. A jeśli chodzi o ciebie, mój synu, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Nie ma co do tego wątpliwości. Bez twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy ci. Chwała twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu równowagę i pokój. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Dobra, póki co, pójdę sobie do Eremity, który by mi nauczył języka. Bo ponieważ Myxira nie ma, on mnie tutaj uczył. On mnie go nauczy i ja wtedy założę sobie zbroję i kuszę. Zobaczcie dlaczego. Do doliny. Eremita, mój drogi. Jesteś tu. Hej, ty! Mam ci po... Języka kapłanów. To naprawdę bardzo proste. G oznacza O, T oznacza H. Kiedy to opanujesz, reszta... Aha, dziękuję.
Teraz już umiem wszystko. Wracam do magów. Okej, nie ma crasha, o dziwo. I teraz tak. Kamienne tablice w dłoń. Pierwszy. Łuczników 3. Kuszników 1 na razie nie. Kuszników 3 na razie nie. Ręczności 1. Dobra, no. Ręczności 3, no może też być. Życia 2. Życia 3 teraz. Zobaczcie. Mam już 295 życia. ...355 życia w sumie. Teraz magii 3. Mana plus 6. Plus 6. Plus 6. O, mam 85 many. I teraz siła 3. Jeszcze tylko sobie... ...napiszę, tak? Może? I teraz siła 3. Siła plus 6. Siła plus 6. 93 siły. Mogę założyć ten pancerz teraz. A także tą kuszę. Także super. Po prostu. Idealnie. Zręczności mam 59, więc mógłbym też jakiś łuk lepszy założyć, ale... No i co? Jeszcze tu jest jakaś kuszników 3 jeszcze mi została. I bronią jednoręczną 3. Bronią jednoręczną mam teraz 55%, także jestem już koksem. I teraz fajna zbroja, dobra kusza, super miecz. Fajnie. A mam jakieś lepsze bronie, mam jeszcze taką. Ale ta jest najlepsza jednak jeszcze. Ta też dobra jest. Ale mimo wszystko słabsza. No i to chyba wszystko w tym odcinku. Jeszcze zobaczcie sobie moje statystyki. Broni do reszta 55%. Teraz bym się musiał kuszy trochę potuczyć. Tak, żeby mieć przynajmniej 30%. Siła 93, zręczność 59, mana 85, punkty trafień 355. Inteligencja 39, wytrzymałość 16. Jest po prostu inny wyśmienicie. Jeszcze ta zbroja. No tylko, że niestety nie mogę jej używać w miejscach publicznych, że tak powiem. Zobaczę jeszcze, czy jakiś magmit ma coś do powiedzenia. Jest ten odcinek już taki dłuższy, będzie trudno. Mardarion, na przykład ty. Ciebie też obudzę już przy okazji. Hej, ty! Nic. Nic. Hej, ty! Pohandlujmy tylko. No to już... Nie ma co. Także w tym odcinku zrobiłem już sporo. Wszystko. Pokonałem kruka. To najważniejsze. Także do następnego odcinka. Cześć!